Jacek Dziedzinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest pan profesor Leszek Balcerowicz, przewodniczący Rady FOR, były wicepremier, minister finansów, były prezes NBP. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie premierze, Forum Obywatelskiego Rozwoju przygotowało raport Partia w Państwie. Czego dotyczy ten raport? A przy okazji pokażę, można go znaleźć w internecie. On pokazuje na faktach absolutnie bezprecedensową skalę czystek w państwie, to znaczy w administracji rządowej, dokonaną na podstawie specjalnego działania, to znaczy ustaw, które zrywają kadencje, zrywają zasadą konkursów, czyli takie cywilizowane praktyki. Tak. I wprowadzają ludzi związanych z PiS-em, przy czym te czystki dotyczą nie tylko oczywiście mediów, nie prokuratury i skarbowych, ale dotyczą na przykład takich instytucji jak Urząd Miar i Wag. Tu mamy całą listę, albo na przykład taki wydawałoby się i powinien. Polski Klub Wyścigów Konnych. Więc można znaleźć kilkadziesiąt instytucji, które zostały dotknięte taką czystką. Oczywiście, czystką, tylko dobrą zmianą. Miała być zmiana, i jest towarzyszy? Zmiana. No na takiej zasadzie, w jakiej przy wprowadzeniu PRL polegało między innymi na wyczyszczeniu administracji. Bo jeżeli szukać porównania, to nie znajdzie się go w III Rzeczypospolitej. Bo zmiany dokonywane przez poprzedników bo zdecydowanie mniejsze. Trzeba cofnąć się do wprowadzania komunizmu w Polsce. I w jednym i drugim przypadku, to znaczy tego pisowskiego działania i wprowadzania komunizmu czy socjalizmu w Polsce, towarzyszyła propaganda jaka? Że ci, którzy tam pracują, to jest ucieleśnienie zła. Za PRL-u to była burżuazja. A burżuazja wiadomo, że była zła. A teraz to są postkomuniści, zdrajcy i tak dalej. Czyli to jest zresztą typowe dla agresywnych grup, które swoje nikczemne działania próbują uzasadniać przy pomocy nikczemnej propagandy. I to jest typowe. Jak się każdy agresor, w tym przypadku, na dodatek, mamy do czynienia z agresją jednej partii wobec polskiego państwa. Panie premierze, był pan wicepremierem, ministrem finansów w trzech rządach i co, wtedy nie było takich zmian? Nie było takich czystek w administracji publicznej? Nie było. I tam mogę panu powiedzieć, że ponieważ często spotykam się z taką pseudoargumentacją, że wszyscy to robią, na takiej zasadzie, że wszyscy są chorzy, a nie dodajemy, że jedni to powiedzmy katar, a drudzy to rak, jak w tym przypadku, to chcę powiedzieć również poprzednicy bezpośrednio. Tutaj było, PiS uchwalił na zasadzie skoncentrowanej akcji 37 ustaw nazywanych tutaj przez nas kadrowymi, które wymiotły kierownictwa praktycznie wszystkich instytucji rządowych. A poprzednicy? Dwie. Dwie. Tak jest. I proszę to porównać. Jeżeli chodzi natomiast o pana pytanie, to ja i podobnie postępowali ci, którzy raz z rządem Tadeusza Mazowieckiego działali. Staraliśmy się znaleźć najlepszych fachowców i nie jest zas... I na przykład ja, rzeczywiście, jeżeli chodzi o aparat skarbowy, to zwolniłem, ale prowadziłem konkursy. I w tych konkursach mogli startować różni ludzie i część z nich pracowała przez wiele, wiele lat. To po raz pierwszy poza może pierwszym epizodem PiS-u, mamy do czynienia z taką masową czystką przy pomocy nikczemnej propagandy. Rozmawiałem kiedyś z ministrem Jakim i Patryk Jaki powiedział, że nie może być tak, żeby ludzie, którym my nie ufamy, mieli zaprowadzać dobrą zmianę. No musimy mieć w urzędach, musimy mieć w administracji ludzi, którzy będą wprowadzać zmiany. To jest inny kawałek takiej nikczemnej propagandy, która ma uzasadniać, bo proszę zauważyć, że tego rodzaju barbarzyńskiej praktyki, która kojarzy się z bolszewizmem, nie ma nigdzie w cywilizowanym kraju demokracji zachodniej, czyli w demokracji. Nie ma. Dlaczego? Jakie jest wyrażenie na urzędników państwowych? Mówi się civil servants, tak, albo public servants, czyli ci, co służą państwu. A tu mamy do czynienia do wprowadzenia partyjnych ludzi lub uzależnionych od jednej partii w struktury państwa. Czyli zgodnie z prawem. Mamy partię, jakim prawem? Nie wystarczy powiedzieć, że to jest zgodnie z prawem. My mamy prawo, które w części łamie konstytucję. Przecież każdy reżim, łącznie z najgorszymi, mówi, że posługuje się prawem i rzeczywiście wprowadza prawo. Więc trzeba patrzeć, czy to prawo respektuje po pierwsze konstytucję, a mamy do czynienia z drastycznym łamaniem konstytucji w przypadku PiS-u, i czy respektuje pewne normy demokracji. Oto mamy jaskrawe łamanie. W żadnym znanym mi kraju Zachodu nie dokonano takiego przejęcia państwa przez jedną partię. Za wyjątkiem PRL-u.
Czytam, ale to nie jest Zachód. Czytam w raporcie Partia w Państwie, że prawie 11,5 tysiąca stanowisk zostało wymienionych, czyli prawie 11,5 tysiąca pracowników zostało zwolnionych i obsadzonych swoimi i ponad 6700 stanowisk kierowniczych. Tu trzeba zwrócić uwagę, że czystka szła od góry poprzez wszystkie instytucje rządowe, włącznie, jak powiedziałem, z takimi, które być absolutnie neutralne, mają charakter techniczny. Wszystko. Wszystkie kuratoria. Wszystkie prokuratury. Od góry, tak? Ale oprócz tego sięgały czasami stanowisk szeregowych, takich wykonawczych, do dna. Wyczyścić do dna. I to jest bez precedensu, jak powiedziałem. No, może dodam jeszcze jedno, jaka temu towarzyszy propaganda. Otóż chcę przeczytać to, co obecny premier, jako będąc wicepremierem, powiedział. Cieszę się, że po 27 latach mamy wreszcie w Polsce kadrę niezależnych, w pełni profesjonalnych i patriotycznych menedżerów, a nie postkomunistycznych nominatów, którzy dominowali w tych strukturach przez cały czas. To jest niesłychane kłamstwo. To jest plucie ludziom w twarz, które wykonano obecnego premiera Mateusza Morawieckiego. Dlaczego? Ja pamiętam, jak na przykład do MSZ-u przychodzili ludzie z nowego naboru. To byli świetni ludzie, oni rezygnowali z karier naukowych, oni pracowali, przeciągał ich Kuskubiszewski potem. Ale może ci, ich się teraz wyrzuca. Ale może ci nowi są lepsi, z konkursu, lepiej wykształceni, przygotowani, doświadczeni? Rozumiem, że zadaje pan prowokacyjne pytanie. Chcę powiedzieć, że właśnie zniesiono konkursy. Jakie są dwa urządzenia, że tak powiem, instytucjonalne, które zmierzają do tego, żeby chronić dobrych ludzi przed politykami, którzy się zmieniają. Jeden to jest konkurs. Ja prowadziłem konkurs jako w roku 90 na stanowisko szefów izb skarbowych. A drugie to jest kadencyjność. I teraz jedna i druga praktyka cywilizowanego państwa jest brutalnie deptana. Bo tym masowym czystkom towarzyszy znoszenie konkursów i łamanie kadencji, czasami wbrew konstytucji, jak to jest w przypadku Sądu Najwyższego. Panie premierze, mamy w tym rządzie największą ilość wiceministrów w całej Europie. Ponad setka ministrów, wiceministrów w rządzie Mateusza Morawieckiego jest. Czy jest niezbędne, żeby było tylu wiceministrów do sprawnego zarządzania państwem? Jest niezbędne, jeżeli się próbuje rozszerzać ręczne sterowanie. To wtedy potrzeba więcej ludzi sterujących. No i przecież w tym kierunku zmierza ta dobra zmiana. Więcej ręcznego sterowania poprzez rozszerzenie własności państwowej, czy to poprzez nacjonalizację w postaci wykupu banków, czy to poprzez ustawy, które pozbawiają niektóre przedsiębiorstwa państwowe, w tym zagraniczne, rynku, czy też przez uruchamianie prokuratorów. I to się dzieje w sytuacji, w której Polska wśród krajów OECD ma najwięcej interwencji państwowych. Więc jeżeli się rozszerza zakres ręcznego sterowania, to potrzeba więcej wiceministrów. A jeżeli chodzi, wracając do pańskiego raportu, co zrobić z tym, żeby nie było tak, jak jest? Czyli żeby rzeczywiście w administracji państwowej byli fachowcy, osoby z konkursów, osoby, które mają doświadczenie, odpowiednią wiedzę, a nie nominanci partyjni. No, trzeba przywrócić dobre praktyki, które mieliśmy w Polsce. Oczywiście nie idealnie, ale o wiele lepsze to się stało. To oznacza odsunięcie obecnie rządzących w sposób demokratyczny u władzy oraz napiętnowanie poprzez poinformowanie opinii publicznej, co się działo. I co oznacza w praktyce to hasło dobrej zmiany albo podnoszenia się z kolan i tak dalej, no to oczywiście są kpiny z ludzi, które towarzyszą nikczemnym praktykom. Jest potrzebna ogromna, narastająca edukacja obywatelska, wykonywana zresztą przez różne ośrodki, bo bez stworzenia dużej grupy ludzi, najlepiej większości, która będzie rozumiała, czym się różni dyktatura od demokracji, socjalizm od kapitalizmu, Polska zawsze będzie narażona na tego rodzaju rzeczy. Jeżeli ruch, który doprowadził do bezprecedensowego niszczenia dorobku Polski, będzie nadal silny. A dzisiaj, jakby pan określił to, co mamy w Polsce, to jest dyktatura? Jeżeli to porównamy na przykład z Putinem, to nie, ale trzeba patrzeć na kierunek. A nie można mówić tak,
u Putina to już jest zaawansowany rak, a u nas jest tylko wczesna faza. Ja tak często słyszę. Trzeba działać wtedy, kiedy narasta zagrożenie i ono narasta. No, w żadnym kraju Zachodu nie mamy do czynienia z pełzającym zamachem stanu polegającym na łamaniu konstytucji. W żadnym kraju Zachodu, nawet u Orbana, nie mówię o Turcji, nie mamy do czynienia z próbą zastraszania wybranych ludzi, liderów, przy pomocy służb, czy przy pomocy niektórych, podkreślam, niektórych prokuratorów. Panie profesorze, a czy te kadry, które obecnie zasilają administracje rządowe, one są jakościowo słabsze i one państwem zarządzają, czy też pracują na rzecz państwa w sposób mniej wydolny, gorszy? Chcę sobie postawić pytanie. Jeżeli przez lata w niektórych instytucjach, w tym takich technicznych, na zasadach konkursu, cywilizowanych praktyk, pracowali ludzie, to jakie jest prawdopodobieństwo, że wskutek masowej czystki przyjdą lepsi? No, w jaki sposób uwierzy, że jakiś pan Obajtek, którego kariera jest błyskawiczna, ma jakieś nadzwyczajne zdolności, które upoważniają go, na jakiej podstawie można przyjąć, że bliski kolega Kaczyńskiego, pan Jasiński, poprzednik Bajtka, miał jakieś takie nadzwyczajne zdolności, które upoważniały go do pobierania dziesiątków tysięcy złotych? Tak wiem, przecież to są retoryczne pytania. Ale Orlen całkiem dobrze pod rządami pana Jasińskiego. Tak, proszę pana, monopole dobrze się miewają. Przecież z państwowymi firmami, to jest ogromne doświadczenie, są dwa scenariusze. Jeden ma konkurencję. Wtedy się kurczy, bo nie wytrzymuje. Firma państwowa, zwykle upolityczniona, nie wytrzymuje konkurencji i po pewnym czasie się kurczy lub pada. Pewex na przykład tak pada. A jak to uchroni się przed upadkiem? Monopol. W związku z tym PiS przejmuje i umacnia monopole. Projektowana, jak słyszę, akcja połączenia Lotosu i Orlenu, tak? No to się układa w tę samą linię. Wzmacnianie państwowej monopolii, które jako monopole uzyskają łatwe dochody i można swoich zatrudniać. Czyli co, to może być taki powrót do CPN-u? No, a dobrze, że pan przypomniał. No mieliśmy CPN. Oczywiście to jest trochę w innym otoczeniu, ale pamiętajmy, że monopol to wyzyskuje klientów. A państwowy monopol nie jest różny, może nawet czasami gorszy, bo on dzięki wyzyskowi klientów, osiąganiu łatwych dochodów, może zatrudniać partyjnych nominatów. Panie premierze, ostatnie pytanie na koniec. Rację ma Jarosław Gowin, mówiąc, że nie są najlepiej wynagradzani ministrowie. I też rację ma Beata Szydło, dając premię ministrom sobie. Uważam, że za dużo uwagi koncentruje się na tym, ile ministrowie zarabiają i uważam, że oni zarabiają za mało. Ale podstawowa jest za co? Jeżeli mamy szkodników dla Polski, którzy rozszerzają ręczne sterowanie, którzy łamią państwo prawa, to oni nie powinni nic zarabiać, a przecież ich w ogóle nie powinno być w niepodległej Polsce. Czyli co, Gowinowi pan by w ogóle nie płacił? O, zdecydowanie. To, co robi, to jest hańba. Dlatego, że on się bardziej sprzeniewierzył i sprzeniewierza temu, co głosi, niż na przykład pan Jaki. Ale od Jakiego, co do sposobu działania, niczym się nie różni. A pana zaskoczyła ta wypowiedź, że zabrakło Gowinowi jako ministrowi sprawiedliwości do pierwszego? Wie pan, w porównaniu z tym, za co Gowin robił, za czym głosował, za tym haniebnym stworzeniem pozorów, że to on popiera praworządność. To jest tak, że tak powiem, małe piwo. I na koniec, gdzie można przeczytać raport Foru? Można przeczytać na stronach internetowych Foru. Zachęcam. Rozchodzi się. Jest dostępny. Tak. Dziękuję bardzo. Moim państwu gościem był pan profesor Leszek Balcerowicz. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.